Dzień dobry, kochani. Niedziela, czyli piąty filar w projekcie Odmładzanie na Surowo. Jedzie w trasie, zakupy duże w stolicy, także nadaję z samochodu, ale łączę się z wami na żywo. Wybiła godzina 17 i mam nadzieję, że zaraz zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzisiaj bardzo ważny temat. Wciąż twoja wina, wciąż ciebie obwinianie. Także chciałem dzisiaj poruszyć ten temat, ponieważ słucham ostatnio audiobooka jak już nigdy nie być chorym z otyłości, czyli jak już nigdy nie być otyłym i w jaki sposób przemysł wkręca nas w winę, w jaki sposób wkręca nas w tą konieczność ciągłego jedzenia i w jaki sposób wpływa na naszą psychikę, że wielu z nas niestety nie potrafi sobie poradzić w tym całym świecie, który został dla nas tutaj stworzony. Trochę przez nas, trochę dla nas. Trudno powiedzieć, kto tu jest winien, ale tak naprawdę to ciągłe obwinianie jest czymś nagminnym. Także pomyślałem, że dzisiaj sobie porozmawiamy na ten temat. Czy słyszałeś już coś takiego? Jesteś gruby, bo jesz za dużo i za mało się ruszasz? Czy słyszałeś już o tym? Po prostu ludzie otyli są leniwi, nie chcą się zdrowo odżywiać, objadają się, obżerają się, nie chcą chodzić na siłownię, nie chcą ćwiczyć itd., itd. Czy nie istnieje takie przeświadczenie w społeczeństwie, że ten właśnie otyły człowiek to jest właśnie człowiek, który o siebie nie dba? Czy oby na pewno? Czy to jest jego wina, czy to jest jednak wina systemu? Albo na przykład ostatnie obwinianie. Ludzie umierają, ponieważ nie przyjmujesz kolejnej dawki. Ludzie umierają, bo nie myjesz rąk. Ludzie umierają, bo nie zachowujesz dystansu społecznego albo nie zakładasz pampersa na twarz. I ludzie umierają przez ciebie, widzisz? Znowu twoja wina. Gdybyś się nie odwrócił, to twoja wina. A pijesz? Twoja wina. Palisz? Twoja wina. Nie wiem, oglądasz porno? Twoja wina. Nie wiem, co jeszcze tutaj. Krzywdzisz swoją żonę? Twoja wina. Nie wiem, popełniasz przestępstwa? Twoja wina. A kto pokazuje nam w telewizji, w filmach, w różnego rodzaju serialach non-stop przestępstwa? Co się dzieje w takich serialach? Netflix jest najpiękniejszy w tych kwestiach. Non-stop jest albo seks, i to taki najchętniej, żeby ktoś kogoś zdradził, albo na przykład ktoś kogoś okradł, albo na przykład seriale z detektywami i tak dalej. Gdzie najczęściej siedzimy przed telewizorem? Jak są detektywi, tak? Jak łapią jakichś przestępców, jak ktoś, nie wiem, okrada bank, jak ktoś, nie wiem, kogoś zabije i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to jest non-stop to samo, tak? A później to jest twoja wina. Siedzisz w tym, siedzisz w sądzie, oskarżają ciebie o kradzież i mówią ci, że to twoja wina. A pokazali ci to najpierw 1000 razy w telewizji. Powiedzieli ci o tym 10 000 razy wokół ciebie, te wszystkie rzeczy. I non-stop jest twoja wina. Ty popełniłeś przestępstwo, no bo twoja wina. Mogłeś wybrać, mogłeś nie popełniać tego przestępstwa. Ale czy wszyscy ludzie są na tyle świadomi, w co są wkręcani? Czy my jesteśmy świadomi, jak bardzo jesteśmy wkręcani w obwinianie nas? Co teraz będzie? Idą święta, tak? Ludzie się będą objadać, będą się źle czuć i będzie twoja wina, ile się czujesz, było tyle nie jeść. Ale co wcześniej? Przez wiele miesięcy było, kup telewizor w promocji, będziesz siedzieć w domu i oglądać nasze reklamy. A co w reklamach leci? Żarcie za żarciem, za suplementem, za lekiem, za jeszcze czymś innym. Ludzie siedzą, żrą, oglądają telewizję, źle się czują i są temu winni. Bo mogliby inaczej, prawda? Mogliby inaczej, mogliby jeść jeden, maksymalnie dwa posiłki w ciągu dnia, mogliby się więcej ruszać. Ale przecież nikt o tym nie mówi. Przecież nikt w telewizji tego nie promuje. Na czym polega telewizja? Na czym polega ten przekaz medialny? Żeby wyłapać, że ktoś kogoś zabił, żeby wyłapać, że ludzie zginęli w wypadkach samochodowych albo gdzieś wybuchła wojna, albo żeby wyłapać, że jest bieda, albo stworzyć sztuczny kryzys, ludzie siedzą załamani w domach i nie mają zielonego pojęcia, jak się z tej pętli wyrwać. Według mnie Matrix obezwładnił nas totalnie. Matrix, czyli to wszystko, co jest wokół nas. To wszystko, co się wokół nas dzieje, to jest utopia. Jesteśmy w największym, według mnie, kryzysie, jeśli chodzi o ludzkość, jaki kiedykolwiek przeżywaliśmy. Być może wielki reset ma doprowadzić do tego, żeby większość tych spraw zlikwidować. Ale według mnie nic się nie zmieni na lepsze. Według mnie będzie wręcz gorzej, ponieważ tylko telewizja zostanie,
tylko siedzenie w domu. No bo co z tej telewizji? W telewizji pokażą ci super żarcie, w telewizji pokażą ci, jak to obżerają się na serialach, pokażą ci mnóstwo kulinarnych programów, które tu lubisz oglądać, no bo co, oglądasz, bo znasz już się, tak? Będziesz się obżerać, a oni ci jeszcze dostarczą jedzenie do domu. Nawet nie musisz się z domu ruszać. A później będą cię obwiniać. Jesteś otyły, bo jesz za dużo kalorii i się nie ruszasz. Ale jak ja mam się ruszać, jak mi wszystko do domu przywieźli? Ale jak ja nie mam jeść za dużo kalorii, jak tyle jest reklam w telewizji, żarcia i wszystkiego, co mogę kupić i mogę zjeść? Na czym to wszystko polega? Jak się w tym wszystkim połapać? Do tego jest filar piąty w projekcie Odmładzanie na Surowo. Czyli nasza świadomość. Coś, co jest najtrudniej dla mnie przekazać, bo każdy z nas myśli, że myśli poprawnie. Każdy z nas ma zbiór różnego rodzaju zachowań, zbiór różnego rodzaju wartości, pomysłów na życie i każdy z nas uważa, że robi swoje życie najlepiej, jak potrafi. I pewnie tak jest. Ale dlaczego mamy aż tyle osób otyłych? Dlaczego mamy tyle osób cierpiących na depresję? Dlaczego mamy tyle osób schorowanych? Dlaczego mamy tyle osób, które chce popełnić samobójstwo? Dlaczego mamy tyle osób, którym nie chce się żyć? Dlatego, że wmówiono nam, że ty myślisz właściwie, wszyscy inni myślą źle. Taki Mariusz, co on może wiedzieć o twoim życiu? Co on może wiedzieć o twoim życiu? Ty musisz zjeść to ciasto, ty musisz napić się tego alkoholu, ty musisz być w depresji, bo przecież ty masz beznadziejne życie. A to wszystko przecież jest twoja wina. No bo przecież jesz za dużo, bo za mało się ruszasz, bo pijesz alkohol, bo zażywasz narkotyki, bo oszukujesz żonę i tak dalej, i tak dalej. Zorganizowaliśmy sobie świat, w którym moglibyśmy cieszyć się tym życiem. Mamy tutaj wszystko. Mamy świecące codziennie automatycznie słońce. Mamy padający deszcz od czasu do czasu, kiedy nam potrzeba. Mamy jedzenia w bród, które samo rośnie. Wystarczy, żebyśmy się na nowo zaczęli ruszać w kierunku tego jedzenia. Czy wiecie o tym, że pierwotny człowiek spożywał posiłki raz na kilka dni? Raz na kilka dni, kiedy znalazł jedzenie. Kiedy zdobył jedzenie. A dzisiaj jedzenie jest wszechobecne. Jak mamy zachować szczupłą sylwetkę, jak jedzenie jest wszechobecne? Jak w twojej lodówce całe jedzenie jest przetworzone? Producenci zarabiają na tuczeniu ciebie, bo sprzedają ci produkty, które zawierają cukier, które zawierają sól, które zawierają oleje rafinowane, które zawierają za dużo białka zwierzęcego. Tuczą ciebie, a później zarabiają na twoim odchudzaniu, sprzedając ci diety, które są bezwartościowe. Ponieważ każdy z nas kiedyś przechodził dietę, to nawet nie muszę tutaj specjalnie pokazywać wam, jak to działa, bo najpierw tracimy kilogramy rzekomo na takiej diecie, a później zyskujemy jeszcze więcej, tak zwany efekt jojo. Czyli problem jest taki, że kiedy mamy dietę, zagładzamy swój organizm. Jest tylko jedno właściwe odżywianie dla człowieka. Posiłek, w którym jest dużo błonnika. Wtedy, kiedy zjesz błonnik, czyli warzywa i owoce, dostarczysz do swojego żołądka, wypełnisz żołądek, dostaniesz sygnał, że już się najadłeś, z warzyw i owoców twoje ciało pobierze sobie składniki odżywcze, te, które mu są potrzebne. Nie potrzebujesz wtedy żadnych suplementów, bo twoje ciało pobierze tyle, ile potrzebujesz z tego jedzenia i zawsze będziesz zdrowy, zawsze będziesz szczupły. Osoby, które odżywiają się w taki sposób jak my, zawsze są szczupłe. Nigdy nie mają problemu z otyłością, bo jest tylko jedno właściwe odżywianie. Takie, które utrzymuje twoją wagę na stałym poziomie. Odżywianie roślinne. Koniec i kropka. Najlepiej nieprzetworzone nawet termicznie. Jeśli tam od czasu do czasu zjemy jakąś zupę, czy tam ugotujemy sobie jakieś tam warzywa, czy coś tam i tak dalej, no to jeszcze to od tego nikt nie umrze. Dużo gorzej, żeśmy jedli wcześniej. Natomiast problem polega na tym, że kupujemy to całe badziewie w sklepie. Powinno być zakazane, a jest reklamowane. Dlatego do czego cię zachęcam? Kiedy następnym razem będziesz siebie obwiniać, że to twoja wina, że jesteś gruby, że twoja wina, że jesteś gruba, że to wina twoich genów, że jesteś chory, że jesteś chora, to wybij to sobie z głowy. To nie jest twoja wina. Jeśli urodziłabyś się w normalnie myślącym środowisku, pośród normalnie myślących ludzi, to nigdy nie byłabyś otyła, nigdy nie byłbyś chory, a zawsze byłbyś zdrowy i szczupły. Dlatego, że wszyscy odżywialiby się zdrowo, wszyscy odżywialiby się tak, żeby nie tyć
i nikt by nie chorował. Natomiast świat jest zwariowany. Nie dość, że jest zwariowany i wymusza na ciebie te wszystkie zakupy, to jeszcze ci obwinia, że to kupujesz. To jest po prostu szok. Dla mnie to jest po prostu szok. Dlatego filar piąty jest tak ważny. I wielu z was pisze, że w filarze piątym doznajecie największej przemiany. Ale najtrudniejsze do przekazania. Dla mnie jest bardzo trudno przekazać wam, jak ten świat mógłby wyglądać, abyśmy byli bardziej szczęśliwi. Abyśmy byli szczupli, abyśmy byli zdrowi. Tak jak ja. Ja jestem szczupły, ja jestem zdrowy. Od wielu lat. Nic mi nie zagraża. Czy przyjmę dawkę, czy nie przyjmę dawki. Ponieważ nie spożywam alkoholu, nie palę papierosów, nie zażywam narkotyków, nie jem cukru, nie spożywam soli w nadmiarze, nie zjadam olejów rafinowanych, nie gotuję jedzenia i dlatego jestem zdrowy. I dlatego w filarze piątym wiem, jak tego wszystkiego doznać. I czy to jest moja wina, czy nie moja wina, że kiedyś byłem taki, jaki byłem? Na pewno nie moja wina. Odżywiałem się tak, jak wszyscy, których znałem. I jeśli chcesz obwiniać siebie następnym razem, to przypomnij sobie tego live'a. To nie jest twoja wina. Nawet jeśli po tym live'ie pójdziesz i zjesz coś niedobrego dla siebie, albo pójdziesz, wypijesz kawę, która jest dla ciebie niezdrowa, albo napijesz się alkoholu dzisiaj wieczorem, który jest dla ciebie niezdrowy, to nie jest twoja wina. Ktoś cię w to wkręcił. Wkręcił cię w te wszystkie zakupy, wkręcił cię w ten cały świat i obwinił ciebie jeszcze, że to twoja wina. Kochani, to nie jest live na temat ekożywności i jeśli waszym największym problemem, jeśli chodzi o dietę roślinną, jest ekożywność, to sobie ją wyhodujcie i przestańcie obwiniać innych, że nie ma w Polsce ekożywności. Mnie to obwinianie, że rośliny są zatrute pestycydami, już tak mierzi przez te 5 lat, że aż mnie krew zalewa. Jeśli uważasz, że twoja żywność nie jest eko, to sobie wyhoduj eko i przestań narzekać. Wyhoduj sobie roślinność eko. Albo zadzwoń do swoich sąsiadów i powiedz, kochani, potrzebujemy ekoroślinności, potrzebujemy znaleźć rolnika, który nam tą ekożywność wyhoduje. I przestańcie marudzić, że nie ma ekożywności. Bo to przez was w tym momencie nie ma tej ekożywności, bo kupujecie gówno w sklepie. Jakbyście kupowali zdrowe jedzenie, to tego zdrowego jedzenia byłoby więcej. To nie jest twoja wina, że jesteś otyły. To jest program. Przestań się obwiniać, zacznij się zdrowo odżywiać. Trzymaj się cieplutko. Do zobaczenia, cześć.